9 czerwca! Rzadko jest to aktualizacja, że jest na czasie, czyli tak jak było zapowiedziane i pod filmikiem pisze, tak? Pod filmikiem, patrzcie, czekaj, to będzie tu? Nie, czekaj, pod, tak? Czy jak ja mówię, pod filmikiem jest, pisze, co pisze? Nie wiem, co pisze. Aha, że mniej więcej w piątki o... Co tam pisze pod filmikiem, ty? W piątki między o 8, tak? W każdy piątek, mniej więcej o 20 czasu polskiego. W każdy piątek. Tak, w każdy piątek. Widzieliście, co się dzieje, jakie są spóźnione patoktualizacje? Więc temu panu już podziękujemy! Temu panu w podeszłym wieku już podziękujemy! Nie. Nie. Dobra, lecimy. Jedyny komentarz, który miał powyżej 12 lajków. Ach, ale zapomniałem coś. To powiem, to co ja bym na początku. Przedostatnia trasa sezonu. Więc jak mówiłem, że moja praca się zmieniła. Już nie pracuję na tym, już nie pracuję tak jak kiedyś na własną działalność, tylko jako zwykły pracownik za o wiele mniej pieniędzy niż wcześniej. No niestety. Dziękuję Kanado, dziękuję Kanado! Czekaj, co ja chciałem pić? Aha, dobra, więc jako tako jeszcze dalej, no tam wakacje wezmę, no do ludzi, to jest grzech nie tego, no gdzie, kurde, się przyzwyczaiłem. Komu mówię, to już nie będzie to samo. Tak jak mówiłem, Polska, nie wiem, ludziska, jeżeli się w ogóle wyrobię w Polskę, to będzie raczej pod koniec, to będzie po Indiach i po Nepalu, na 3-4 dni wpadnę. Jeżeli to mi się uda, to wpadnę właśnie na legendę Stara, tak? No bo to będzie Stary, tak? Po Indiach, po Nepalu, podróż dwutygodniowa i to będzie jedna świeżo, bezpośrednio jest legenda Stara, tak? Gdzie będzie cała ekipa, więc postaram się wpaść na to po prostu dosłownie na 3-4 dni w Polsce, bo to będzie i tak takie skakanie, więc to nie jest takie lecę do Polski z powrotem, czy to lecę do Indii z powrotem, to po prostu będzie wyjazd z Montrealu do Chennai w Indiach, wyjazd będzie z Bombaju czy Mumbai i no jest możliwość Mumbai, Montreal albo Mumbai, Warszawa. 3-4 dni Warszawa, Montreal, więc nie wiem, jeżeli mi się uda, no to tak, tak mi się uda, nie? Ale mówię, no ludziska, jak dostaję po tyłku w tym nowym systemie pracy, ludzie, to nie jest śmieszne. No ale dobra, ludziska, nie narzekam, nie zrozumcie mnie źle, bo ja i tak zawsze powtarzam, że ja i tak dziękuję losowi, że ja mogę sobie na pozwolić na to, mimo że o wiele mniej, ale i tak sobie mogę pozwolić, dużo ludzi nie ma pracy, straciło pracę, cokolwiek, więc ja nie narzekam, ale ludzie, widzicie, jak to jest po prostu taki głupi kanał jak ja, no ja muszę o czymś gadać, więc muszę ponarzekać, tak? Ktoś może im powiedzieć, ludzie, w Afryce dzieci nie mają co jeść, a ty się wkurwiasz, że laptop ci nie działa, tak? Ale ludzie, no to kurwa, no jak to mamy w takim czymś, jak mamy takie coś porównywać, no to w zasadzie, no to nikt nie ma prawa życia, tak? To dlaczego ty idziesz rano, idziesz do pracy, kiedy ktoś nie ma co jeść, więc nie idź do pracy, zachlastaj się, weź se ten, głowę se wytnij, nie? Tak, no i wyrzuć, kurde, bo no ktoś nie ma co jeść, ja wiem, ludziska to jest smutne, ale czekaj, o czym ja mówię? Chodzi mi o całokształt pracy, że ja i tak dziękuję losowi, że mogę pozwolić na pracę, tak? Pamiętacie, ludziska, nie bierzcie, ja ze spontanu, co ja mówię, czasami nie bierzcie na serio, co ja mówię. Ja po prostu ja spontanicznie jaram, więc czasami coś powiem, coś głupiego, potem bym to wykasował, ale ponieważ to jest patoktylizacja,
już tak już to zostaje tak jak jest, nie? I to po prostu mówię, to jest po prostu tryb mówienia na żywo, bez cenzury dosłownie, no tak jak moje filmiki zresztą też jest, dużo rzeczy się dzieje bez cenzury, głupoty, co na przykład potem patrzę i mówię, nie no gdzie człowieku, ty źle powiedziałeś to, albo źle powiedziałeś tamto, albo coś tutaj zła informacja, albo tutaj bym tego, ale dobra, no ludziska, tak to jest. Pytanie, ludzie, pytanie, w lato, bo to jest przedostatnia moja trasa, tak, jeszcze jedną trasę zrobię, no i zejdę tam z traka nam na jakiś czas, nie tak jak zawsze, 3 miesiące mniej, ale zejdę na jakiś czas. I pytanie na przykład w lato, ludzie, ja mam propozycję, jak będę w domu, jak mi wyjdzie, że jestem w domu, no to normalnie pato, aktualizacja będzie jako pato, ale na przykład czy ja będę na Kubie, czy ja będę gdzieś w Indiach, czy gdzieś, po prostu zamiast pato aktualizacji w piątek po prostu bym zrobił live'a, nie, bo zobaczyłem na Kubie ostatnio i w ogóle wcześniej, że nawet taka patoaktualizacja 3-minutowa, co to i tak nikomu nic nie daje, co ja przez 3 minuty powiem, ładuje się kurde godzinę praktycznie, to już lepiej live'a zrobić, nawet w jakimś live będzie w jakimś kwadracie, tak, że będzie 6 tylko pikseli, ale po prostu może w live jakoś jak się uda, jak oczywiście live wejdzie, to może live'a zrobić, po prostu coś innego zrobić, tak? Jakieś takie 15-20 minut, pół godziny i zależy jak będzie się internet kształtował, więc może po prostu w lato, jak nie będę pracował, jeżeli jestem w domu, to nie, no to pato, a może i też właściwie live'a z domu, dlaczego nie? Więc co myślicie o tym? Po prostu w lato, nie? Przez te 2 miesiące, co nie będę pracował, po prostu zamiast pato aktualizacji będzie pato live, czyli pato aktualizacja na żywo, nie? No chyba, że nie będę miał internetu, no to trudno się wtedy mówi, no ale to wtedy nawet, no to wtedy chociaż minutę nagram jakieś pato aktualizacje w stylu, a psadzie, nie mam internetu, dzieci nie mają co jeść, nie mam internetu. Rozumiecie, o co chodzi? Pomyślcie. Jezu, dlaczego ja tak kurde już nie umiem po polsku gadać? Bang, 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 bang. Jak Tawo kiedyś nagrał film, co robi kierowca na pauzie. Ale ja nie jestem taki. Ale powiem, że jestem taki. U Rafała na... 4 lata temu to była. Ale powiem wam sekret. Że nie powiem wam sekretu, no! Bo Rafał tak mówił. Ale powiem wam sekret. La, 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 la. Co kierowca robi na bazie? Nic nie robi. Taki hołd filmiku Rafała. Dobra, nie, ludziska, więc tak. Więc po prostu bym może nagrał po prostu live'a, tak? Live'a po prostu i takie tam spontan coś, jakieś tam, no mówię, 20 minut, 30 minut, zależy jak wyjdzie, nie? Patrzcie, 9 minut tylko do tego, żeby doszło do kwintesencji patoaktualizacji, tak? Że w lato chciałbym może live do nas patoaktualizacji. Wypierdalaj. Ok, 12 lajków. M. Gdyby te demony, co siedzą w Alanie, wpuścić w stado świń, to by odleciały do dzikich krajów. Wow. I Pandora odpowiedział, powstałby zespół hardrockowy The Pig. Ludziska, widzicie, co się dzieje na tym kanale? Ja zauważyłem, że patoaktualizacja przyciąga różny element społeczeństwa polskiego. No dobra. Roman K. Floryda. Dokładnie. Musisz coś odświeżyć na tym kanale. Tak, bo ja mówiłem, że coś musiał odświeżyć. Może jakieś stare filmiki w stylu Patol TV. Tak jak 10 lat temu, to byłby na przykład Powrót do przyszłości, tylko że 10 lat później, tak?
No jakieś takie, nie? Coś może, coś innego po prostu odświeżyć, po prostu coś nagrać. Wiadomo, z wakacji teraz będą nagrane filmiki, więc wiadomo, będzie coś innego, ale tak jeszcze oprócz tego może powrócić z Kanady jakieś takie filmiki, nie stras, tak? Pokazać, gdzie mieszkam, jakie miasteczko, głupota, Patol TV stare, jakiś piknik. Wiecie, no taki bullshit cały, tak? Więc dokładnie musi coś odświeżyć na tym kanale. Częściej rzucaj filmiki i weź pod uwagę, że nie mogą być monotonne. Powodzenia i życzę Ci milion subskrypcji, tylko daj czadu z nowymi filmikami. Szefuniu, ja i tak już rzucam. Ja wiem, słuchajcie, no, ale słuchajcie, kurde, ten kanał jest fucking, komu to jest potrzebny, no. Ja wrzucę raz na 3 miesiące. Czy raz na dzień, to jest same shit, tak, ludzie, no to jest nic nie warte. I Pandora odpowiedział, dokładnie. I M znowu, Tyr to jest, Tyr to jest Alan tak naprawdę, druga osobowość wykluła się z nadmiaru nocek i samotności. Kiedyś było pato, a teraz już jest psychopatodramat. Na tym kanale nigdy się bez Tyra nie może obejść. Więc Tyr odpowiedział: Alan to wielki artysta! I zmienia się zależnie od roli, niczym Till Lindemann z Rammstein. I M odpowiedział: i jeszcze narcyzm i mitoman. Jaki mitoman? Nie obrażasz mnie! I Max odpowiada: Alan to kosmita, pochodzi ze strefy 51, który przypadkiem pod naczepę skoczył do Prince jak w kale dyrektorzy. Alan, job twoju mać, polej i posyp. Ja pierniczę, polej tak i posyp co? Mąkę może, tak? Znaczy mąka, no. Mogę posypać. Czekajcie. Kurde, ten. Miałem tutaj 3 gramy koki, nie? A chociaż nie, szkoda by byłoby posypać. Nie. Kokainę trzeba uważać, żeby kurde nie stracił, bo to jest sport dla bogaczy, nie? Pole i posyp. No ludzie, ale patrzcie te komentarze, no. O, i Pandora odpowiedział: Alan unika tylko tych wiatraków przy drodze. Ludzie, no i co ja przyciągam? I wy chcecie... Nie wiem, kto to napisał. Roman K. Florydarz, ja bym wrzucał więcej. No człowieku, gdzie? No zobacz, co ja przyciągam. Jakie filmy... Co tu się dzieje? Ja przyciągam jakichś ludzi dziwnych, kurde, no. Ja jestem normalny człowiek. Pan w podeszłym wieku, spokojny i to, ale przyciągam jakiś fucking element internetowy. Nie wiadomo, co tu się dzieje. No dobra, no ludziska. No. Ryszard B. Pytanie do aktualizacji. Aktualizacja to u Rafała. Jakby co? Witam mistrza. Alan, czy mógłbyś coś ponagrywać? Twoje ulubione miejsca w twojej okolicy. Pozdrawiam z okolic Bieszczady. Szefuniu Bieszczady, byłem tam, 2019 chyba, czy 20? Kurde, no, Bieszczady. Nie, Bieszczady naprawdę, piękne miejsce tam, tak. Jest to na filmikach, nie, już nie mam, który to rok był. 21 może nawet. Nie wiem. Moje ulubione miejsca w mojej okolicy, słuchaj, nie ma, wiesz, nie ma nic ciekawego, bo ja mieszkam w zadupiu takim kanadyjskim, że... Nie ma nic w moim... No, są miejsca, ale to... Nie ma nic, że ja nie mam czasu. Wiesz, jak ja jestem w trasie, przyjeżdżam z trasy. Ja nie mam czasu, żeby gdzieś chodzić, spędzać czas, więc ja raczej z rodzicami spędzam czas te kilka dni. Moje rzeczy załatwiam itp. itd., nie? Ale co chciałem zrobić? Film z Montrealu. Takie moje, ale widzicie, no kurde, plany, tylko ja muszę naprawdę kopać w tyłek, dostać i zrobić to. Pokazać po prostu krok po kroku, na przykład moje stare śmieci z Montrealu, gdzie byłem, gdzie do szkoły chodziłem, gdzie moja pierwsza bijatyka była, gdzie bracia z Jamajki kopali mnie i kazali mi spierdalać do Polski. To wszystkie te miejsca takie objechać, tak? Objechać ten pierwszy taki shopping center, jak to się w Kanadzie mówi. Tam gdzie się chodziło, pierwszy sklep mój, który w Kanadzie, jak przyjechałem do Kanady, do pierwszego sklepu, co poszedłem, to taki mały sklep, tak,
Depaner to się mówi po kebecku, a to jest taki sklep taki osiedlowy, jakby to nazwać w Polsce, tak? Byłem tam 10 lat, czekaj, 10 lat? No będzie już jakiś czas. Więc 10 lat temu jeszcze byli ci sami właściciele ludzie, to jest 20, wtedy to było... No 25 lat wtedy to było, jak byłem 10 lat temu, gdzieś tak mniej więcej, nie? Czyli tam po 20 paru latach ci sami właściciele tego sklepu byli, co to jest rzadkość tu, tak? Koreańczycy, znaczy ci sami, no ten ojciec, to był syn teraz jego, ale to dalej ta sama rodzina, chciałem jeszcze raz pójść do tego sklepu. No nie wiem, czy ja bym tam nagrał może jego, czy bym się spytał, czy mogę nagrać, że bo 30 lat temu przyjechałem tutaj i nie wiem, czy ten jeszcze sklep istnieje, ale jakby istniał, po prostu pokazać. Słuchajcie, takie stare śmieci, tak? Tam, gdzie żeśmy się trzymali, moja szkoła pierwsza, takie głupoty, takie historie może popowiadać jakieś z przeszłości, to też bym chciał zrobić, to musiałbym taki cały dzień poświęcić, że po prostu pojechać na te stare śmieci, nie? Ale tak, to bardziej jak coś, to z Montrealu takie może historyczne rzeczy pokazać, tak? Blaze 3121. Oglądałem ten filmik i akurat moja mama weszła, jak Alan robił swoje, co się stało. Jej mina mówiła sama za siebie. Mistrzu! Ale nie oglądaj tego, jak twoja mama się gdzieś kręci! No gdzie? No Gostek ogląda! Mama wchodzi, a ja tutaj... Co się stało? I mama wchodzi i takie coś widzi, no. Gostek! No tyle wiesz lepiej! Ta patologia tu jest! Nie oglądasz tego przy rodzicach, albo jak rodzice gdzieś się kręcą! Pozdrawiam mamę! Blazer 3121! Pozdrawiam mamę! I pozdrawiam mamę wszystkich patoli, które ją oglądają! Pozdrawiam wszystkie mamy! Brawo, fucking bo! Pozdrawiam wszystkie mamy! Pandora znowu! Ty, nowy gwiazda kanału! Czekamy, Alan, na te filmiki ze zwiedzenia twojego miasteczka. Ze zwiedzania. Pikniku w parku i pokazania kunsztu aktorskiego w jakiejś scence reżyserowanej przez samego Alana albo właściciela kanału Tyra. No wiadomo, Tyr. Pozdrowie 600. Na bzdryngolimy się! Znaczy zwiedzanie miasteczka. Ja bym tam bardziej... Tam nie ma co zwiedzać. Ja bym po prostu zrobił taki przejazd. Taki może film 20-30 minut. Pokazać dokładnie, co gdzie jest. To jest takie patologiczne miasteczko. Zero perspektyw. Ja akurat jako kierowca mogę sobie pozwolić takie miasteczko mieszkać, a na przykład jakaś rodzina z dziećmi. Ludzie, no to jest miasteczko bez perspektyw. Jak nie dojeżdżasz do Montrealu albo do Ottawy do pracy, to zapomnij tam, to nie ma sensu mieszkać. To emeryci, narkomani i bezrobotni. No to jest taka, taki typ miasteczka, gdzie mieszkam, nie? Patologia. Nie da naprawdę ludziska. Rafał Rybski, mistrzostwo. Zawsze co wracam, zajebista niespodzianka, bo tamten filmik ostatni co już, ja tam tabletek nie brałem. Nie, ja dalej nie biorę tabletek, nie? Ale jakoś tak, ty patrz, uspokoiło mnie. Jack Z. Tiger, przyjeżdżaj do Polski. U nas jedna złotówka to 100 groszków. Będziesz żył tu jak w raju. Ale mistrzu, ja kupowałem groszki, to nie jest za złotówkę. No to proszę, wypraszam sobie takie kłamstwa. Kupowałem groszek w Polsce, nie ma... że za jedną złotówkę masz 100 groszków tak policzonych. A, no dobra. Ile groszek u was kosztuje? Strzelam 2,5 złotego? 3 złote? 1,5 złoty? Nie wiem nawet. To ile tych groszków w puszce jest? O, ty, to nie głupie, trzeba by przeliczyć. Będę żył. Słuchajcie, pamiętajcie, groszek to jest kawior patoli. I niech nikt nigdy nie wylewa tej wody. Ludzie, jak ja kiedyś zobaczę, że ktoś wylewa wodę z groszku,
to jak wezmę, ukręcę łeb, to taki będzie koniec. I pójdę siedzieć za to, że obroniłem kunszt, że groszek to jest kawior! I nawet ten fucking tą wodę, to trzeba wypić, to trzeba się delektować! Ratata. Pandora, ty! Czemu Pandora? Czemu? Czekaj, bo ja ludzie teraz zacząłem czytać z góry, jak leci. O kurde, 20 minut muszę kończyć. Z góry leci. Kiedyś, nie wiem, tyry, nie tyry, zawsze tego u góry były. Teraz nie wiem, czemu Pandora w tej... Już czwarty chyba jego komentarz. Ja nie wiem, jakie są algorytmy... Serio, ludziska, nie wiem, jakie są algorytmy, czemu na przykład niektóre komentarze są u góry. Bo to nie ma nic, że ktoś napisał to... to wcześniej, czy później, czy coś, to jest po prostu random, to jest taka... Przerzedza to się po prostu, nie wiem, jakiś algorytm jest, czy ile to ludzi przeczytało, czy no nie wiem. I Pandora, witam Alana i wszystkich obecnych patoli. Ale to już witałeś! Sorry za spóźnienie, ale te pato aktualizacje zaburzyłyby mi harmonogram tygodnia. Oj, Pandora. No dobra. Ty i Pandora, następny wiadomość. Pozdrawiam naszego aktora, akrobatystę, patoaktualistę, groszko smakosza i artystę. Wiecie co, dobra, i na tym trzeba skończyć tą patoaktualizację, bo to już nie ma sensu, no. I jeszcze raz, Rafał W, siema Alan, dobre, jest wesoło, patoaktualizacja, jak zawsze, pozdro, Alan. I Rafał, coś dla ciebie. Czekaj, jak ty to zawsze na Facebooku, jak nagrywasz twoje te, jak biegasz, czekaj. O, i tak zakończę dzisiaj filmik. Dziękuję, ludziska, wybaczcie, że nie mogę dojść do waszych, kurde, komentarzy, ale ja muszę być w domu. Ja w domu wtedy naprawdę, kurde, godzinę bym siedział, a tu już 22 minuty w trasie. Więc tak jak Rafał W powiada. Czekaj, jak Rafał W powiada? Czekaj. No nie, mniej więcej. Tak jak Rafał W powiada. Pozdro, Narka, Benz!